Cześć byczki, witam Was w horoskopie na wrzesień. Zobaczmy sobie, jak będzie się przedstawiał wrzesień w poszczególnych tygodniach. Co będzie Waszym wyzwaniem miesiąca? Czego się nie spodziewacie? Na co, na kogo uważać we wrześniu? Jak praca, miłość? Zobaczmy. Zaczniemy od energii poszczególnych tygodni września. Pierwszy tydzień września, Dziesiątka mieczy to karta, która mówi o tym, że coś może trzeba będzie zakończyć, że czegoś możecie mieć dość. Ktoś z Was może chcieć zakończyć właśnie jakieś sprawy, jakieś sytuacje, jakieś relacje, może pracę, może inne rzeczy. W każdym bądź razie dochodzicie już do takiego sedna, że po prostu chcecie coś zakończyć, macie tego dość. Tu mogą być jakieś kwestie trudnych spraw, problematycznych spraw, no i po prostu chcecie pójść dalej, chcecie na nowo sobie coś poukładać, tak? Ale tu chcecie zakończyć definitywnie jakąś sprawę w tym pierwszym tygodniu września. Drugi tydzień września. To dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów, no, mówi o sprawach rodzinnych, o tym, że fajnie będzie sobie tutaj pomagać, fajnie by było się gdzieś wybrać razem, spędzać razem czas z rodziną, z partnerem, z dziećmi. Być może pomagać rodzicom, może siostrze, bratu. W każdym razie tutaj kwestie rodzinne i takich bliskich przyjaciół, powiedziałabym, będą istotne. Relacje będą ważne, przyjaźnie, rodzina. Miłość. Więc tutaj gdzieś w tym drugim tygodniu września fajnie by było właśnie zadbać o jakiś kontakt między rodziną a między wami, o jakieś takie sprawy rodzinne może trzeba będzie coś pozałatwiać, może komuś pomóc w jakichś obowiązkach, może dzieciom w nauce, szkole, no, zaczyna się szkoła, więc może gdzieś tutaj takie kwestie, niektóre może wymagające, bo jak jakieś obowiązki, no to wiadomo, że wymagające, natomiast no, drugi tydzień września to taki, powiedziałabym, przedstawia się w formie takiej rodzinnej, jakichś spotkań. Trzeci tydzień września to karta świata. Świat to możliwości. Świat to również jakieś zakończenia. Czyli możecie chcieć zakończać coś, jakiś cykl, jakiś projekt, jakąś pracę, jakąś sytuację. Ktoś inny stanie przed nowymi możliwościami, bo otworzą się jakieś nowe drzwi, nowe możliwości, nowi ludzie, z którymi będzie można na przykład popracować lub w jakiś sposób. Lub w jakiś sposób pobyć, więc gdzieś tutaj dla kogoś się coś może zamykać, dla kogoś innego się coś będzie otwierać. A może być też tak, że ktoś będzie wyjeżdżał tego w trzecim tygodniu września, więc jakieś wyjazdy, jakieś podróże tutaj mogą się pokazywać. Natomiast może być też tak, że mówiłam o możliwościach. Karta świata to faktycznie możliwości. Może się tutaj dużo dziać. Możecie próbować nawiązywać relacje, kontakty. To jest komunikacja z ludźmi, nauka języków obcych, nauka jakichś kultur innych. No, możliwe jakieś tutaj wycieczki, tak już wspominałam o tym. Więc tutaj również przez internet różne możliwości, jakieś kontakty, praca może online, różne możliwości tak naprawdę. Świat po prostu się przed Wami otwiera, więc no, w trzecim tygodniu może się dużo dziać. A czwarty tydzień. Czwarty tydzień, rycerz mieczy. Rycerz mieczy może mówić o tym, że będziecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu powietrza, czyli waga, bliźnięta, wodnik, ale może mówić również o jakimś chaosie. Może mówić o tym, że no tutaj może się coś zadziać, może być jakaś dyskusja, kłótnia, awantura. O coś możecie się kłócić, o coś możecie walczyć, albo ktoś jakiś chaos będzie chciał wprowadzić w wasze życie, ktoś będzie chciał wam w czymś przeszkodzić, ktoś będzie chciał tutaj, no być może to wy będziecie po prostu o coś walczyć, tak, za wszelką cenę, ale tutaj też pokazywać się może ktoś po prostu, ktoś, kto jakiś chaos wprowadza, ktoś, kto jakieś nieporozumienia tworzy, więc jakieś sprawy być może będą wymagały wyjaśnienia sobie czegoś i tutaj mogą być takie ostre dyskusje, kłótnie, awantury, no o różne rzeczy tak naprawdę. No więc ten czwarty tydzień to taki troszeczkę niespokojny, bym powiedziała. Tak pokazuje. Zobaczmy, co będzie waszym wyzwaniem, celem we wrześniu.
Osiem mieczy, otworzyć się na coś, czyli popatrzeć obiektywnie na pewne rzeczy, nie pozostać zamkniętym na jakieś na przykład nowe możliwości, otwierać się na nowe rzeczy, na nowe cele, na nowe plany, na jakąś realizację, nie tkwić w jednym punkcie, nie trzymać się kurczowo jakichś obranych schematów. Ósemka mieczy to karta, która mówi o takiej pułapce myślowej, o tym, że no tutaj sami sobie tworzymy scenariusze w głowie, tak? Sami. Jak nie chcemy czegoś zobaczyć, to nie chcemy czegoś zobaczyć. Tak jak na karcie widać, oczy są przysłonięte włosami. Można je odgarnąć, ale my nie chcemy. I o tym mówi ta ósemka mieczy, że nie chcemy zobaczyć czegoś, bo może to jest niewygodne, bo może zmieniłoby jakieś nasze plany, może coś tam sobie już poukładaliśmy i pewne sytuacje, pewni ludzie, gdybyśmy to zobaczyli, czy dostrzegli pewne rzeczy, no to trzeba by napisać jakiś scenariusz od nowa. Może trzeba by wtedy coś tutaj innego podziałać, w innym kierunku pójść. Więc ta ósemka mieczy mówi w pewnym sensie o ograniczeniach. Ograniczeniach, które sami na siebie nakładamy, bo nie chcemy czegoś zobaczyć, bo tak nam jest wygodnie, jak jest, bo nie chcemy wyjść poza jakieś tam strefę komfortu, na przykład jakąś, którą sami sobie stworzyliśmy. Więc wyzwaniem w tym miesiącu będzie zobaczyć coś, wyjść poza tą strefę komfortu, zobaczyć coś więcej, dostrzec coś więcej. No być może popatrzeć szerzej na pewne sprawy, pewne rzeczy. Może kogoś posłuchać po prostu, jakiś rad, może z kimś porozmawiać. Może tutaj wyjść z jakiejś sytuacji, która was w jakiś sposób ogranicza, ale to jest kwestia tego, że sami sobie tak stworzyliście tą sytuację, więc gdzieś tutaj no, trzeba będzie się po prostu uwolnić z tego koła, tak? Myślowego na przykład, tak bym powiedziała. No dobrze, a co wam będzie pomagać w tym celu? Szóstka kielichów. Powiem tak, no pomagać wam może, wspierać was może. Kwestia jakichś miłych rzeczy z przeszłości, czyli może być tak, że coś miłego się działo kiedyś i po prostu to was jak gdyby będzie zachęcało do tego, że teraz też może tak być, że wystarczy wyjść, tak, poza tą strefę komfortu, że może trzeba zrobić czasem pierwszy krok, czasem się do kogoś odezwać, więc tutaj może pomagać wam też ktoś z przeszłości, może dzieci na przykład was do czegoś mogą zachęcać, inspirować do czegoś. No, możliwe przeszłość, przeglądanie albumów, starych zdjęć, zastanawianie się nad przeszłością. Różne kwestie tutaj właśnie z przeszłości, bardzo miłe kwestie wspomnień, będą dla Was inspiracją do tego, żeby właśnie otworzyć się na coś innego, coś zrozumieć, coś zobaczyć, popatrzeć w sposób właśnie obiektywny na pewne rzeczy, więc tutaj powiedziałabym, być może dla niektórych też jakaś taka melancholia, przywiązanie do czegoś, takie emocjonalne do kogoś, to będzie was wspierało, to będzie was inspirowało, nakręcało do działania, do tego, żeby wyjść poza tutaj tą strefę, żeby zobaczyć coś więcej niż to, co do tej pory widzicie. No dobrze, a przeszkadzać wam, co może? Trójka buław. Trójka buław jako przeszkoda? No, powiedziałabym, że przeszkadzać wam mogą jakieś, na przykład jakiś wyjazd. Jakiś wyjazd, który może po prostu wam zająć czas. Który możecie się tak mocno zająć, że nie będziecie mieć czasu tutaj na jakieś właśnie te swoje kwestie, swoje sprawy z przeszłości, bo będziecie tak zajęci. Może wam przeszkadzać, blokować was. No, na przykład. Co blokować was jeszcze może? No, jakieś kwestie handlu, jakieś kwestie tego, że chcecie osiągać być może jakieś takie cele, no właśnie, których na przykład się nie spodziewaliście, że one przyniosą jakieś efekty, więc to was może w jakiś sposób blokować, przeszkadzać wam w wyjściu poza, tak? No bo dobrze jest tak, jak jest, tak? Nie spodziewałam się czegoś, więc tutaj może nie chcę wychodzić poza tą strefę, tak? Komfortu. Więc gdzieś tutaj to was może stopować, tak? Może wam to przeszkadzać. Może chodzić o jakieś rozstanie. Spotkanie, rozstanie z kimś,
No i skoro rozstaliście się z kimś, no to tutaj przeżywacie coś emocjonalnie i po prostu może nie będziecie chcieli też wychodzić na przykład, nie wiem, do ludzi, tak? Tutaj może chodzić o taką większą śmiałość, nabranie takiej pewności siebie, pozbycie się tej nieśmiałości, a tutaj przeszkodą może być, że ktoś was wspierał, pomagał wam i nagle gdzieś tam wyjeżdża i gdzieś po prostu was to też blokuje, tak? Bo na przykład czujecie się źle, niekomfortowo w tej sytuacji, że na przykład zostajecie sami, bez tej osoby, która cały czas gdzieś tam koło was była, więc też tutaj tak może być. Trójka w każdym bądź razie buław, to mogą być jakieś spotkania, jakieś takie kwestie, które może nie do końca pójdą tak, jak byście chcieli, i też może was to w pewien sposób deprymować, tak? To, że nie chcecie wyjść poza jakąś tą strefę komfortu, nie chcecie zobaczyć czegoś, więc gdzieś tutaj takie kwestie się pojawiają. A zobaczmy, czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie. Dziewiątka kielichów. No, powiedziałabym, nie dostrzegacie tego, że szczęście jest obok was, że jest się z czego cieszyć, że jakieś sukcesy macie, może chcecie więcej. I daliście sobie wysokie tempo, tak? Że chcecie więcej osiągać i po prostu to nie widzicie tego, że to, co osiągnęliście już do tej pory, to jest naprawdę niezły sukces. I że fajnie byłoby się z tego cieszyć. Może chodzić o jakąś relację, może chodzić o pracę, może chodzić o jakieś osiągnięcia, sukcesy. W każdym razie, tak jakby one was nie zadowalały, albo byście ich nie zauważali, że one są naprawdę spektakularne, a wy jakoś tak wymagacie może od siebie jeszcze więcej, na przykład. A zobaczmy ostrzeżenie. Na kogo uważać? Słońce. No, powiedziałabym, na co uważać. W pewnym sensie, na co, na kogo? Powiedziałabym, że na naiwność, więc też tutaj do końca nie wierzyć. Pytanie, czy na naiwność w stosunku do innych, czy taką swoją, tak? Na to uważać, że ktoś jednak jest w stanie was gdzieś tam podkusić o coś może. Przed czym jeszcze was karty ostrzegają? Ja bym powiedziała, że w pewnym sensie przed być może. Przed być może zobaczeniem czegoś w takim świetle. Tutaj mówimy o tym, żebyście wyszli z jakiejś strefy komfortu, tak? Możecie się po prostu bać tego, co zobaczycie, więc może na przykład właśnie karty was ostrzegają może przed takim nawałem tego, co moglibyście zobaczyć, co moglibyście dostrzec, że to może być tak jasne, tak klarowne, że wy się możecie tego po prostu bać. Więc tutaj może też takie rzeczy mogą być. Oczywiście karty mogą was również ostrzegać przed jakimś wyjazdem, przed jakąś podróżą, w ogóle przed jakimiś krajami, być może gdzie jest dużo słońca, tak bym powiedziała. Więc tutaj takimi kwestiami. Również karty mogą was ostrzegać, niektórych z was. Ja bym powiedziała przed takim powrotem, czy też zetknięciem się z dzieciństwem, więc nie wiem, czy komuś to pomoże, czy nie, ale tutaj karty też mogą przed czymś takim ostrzegać. Być może wydarzyło się w przeszłości coś, jak byliście dzieckiem, co jest jakimś, co wywołało u was jakiś stres, lęk. I po prostu no, moglibyście się zetknąć z tym, dlatego może tutaj tkwicie w czymś, tak? Nie chcecie pewnych rzeczy przyjmować do siebie, bo właśnie się czegoś obawiacie z dzieciństwa, na przykład jakichś rzeczy, osób, jakichś sytuacji, na przykład. W każdym razie no, ostrzeżenie jest takie. Natomiast zobaczmy, jak praca w takim układzie dla osób, które pracują. Co się pojawia we wrześniu? Co się pojawia we wrześniu dla osób pracujących? Diabeł, sąd ostateczny i pustelnik. Bardzo ważna będzie dla was praca. Bardzo ważna. Natomiast mam wrażenie, że ktoś tutaj komuś może chcieć dać drugą szansę w pracy. I to może zostać niewykorzystane. Ja powiem tak, karty wam radzą zachować przede wszystkim spokój, mądre decyzje podejmować, zastanowić się nad różnymi kwestiami, bo w
pracy. Ktoś może Was namawiać ponownie do zrobienia czegoś, czego nie chcecie zrobić. I tutaj jakieś sprawy niezakończone się pojawiają. Mogą być kwestie romansowe, mogą być w pracy kwestie, które są dla Was problematyczne. Tutaj jakieś problemy z na przykład bieżącą, może powiem tak, z płynnością finansową w pracy i tutaj ktoś może chcieć na przykład coś zrobić takiego nie do końca zgodnego z prawem. I to jest tak, jakby historia się powtarzała, więc gdzieś tutaj znów ktoś chce na przykład na was wymusić, no wymusić dokładnie, na przykład jakieś takie zachowania, które wam się po prostu nie podobają. Dlatego macie w radzie pustelnika, żeby zachować spokój, dystans, a przede wszystkim bardzo mądrze podchodzić do decyzji, które się tu pojawiają we wrześniu, powiem szczerze. No bo tu w pracy może się narobić jakiś problem, kłopot. Powiem tak, z przeszłości może wrócić ktoś, coś, jakiś pracownik może wraca z urlopu, którego strasznie nie lubicie, więc podejdźcie do niego naprawdę z takim dystansem. Tu może wrócić do pracy ktoś, kto po prostu, no, ktoś, jakiś konkurent wasz, na przykład. Więc gdzieś tu jakaś konkurencja może się pojawić, z którą już mieliście do czynienia, wiecie, że to jest groźny rywal, o tak bym powiedziała, w pracy, na przykład jeśli chodzi o jakieś projekty. No i tutaj mądrze to rozegrajcie, przemyślcie, zastanówcie się. Niektórzy z was może powinni wziąć wolne. Powiem szczerze, że tutaj jeszcze mam taką radę, żeby jeżeli tutaj się robi jakiś bałagan w pracy i nie chcecie w tym wszystkim uczestniczyć, bo tak to mi wygląda, to tutaj karty nawet mówią o emeryturze, o przejściu na emeryturę. Jeżeli ktoś tu wam faktycznie będzie widzieć, że coś tu się po prostu źle dzieje, no to, no bo przy diable zawsze są takie zachowania dosyć dwuznaczne, ale dwulicowe, ale też jeśli mówimy o pieniądzach, o pracy, no to właśnie kwestie finansów, jakichś tutaj, no tak jak powiedziałam, problematyczne kwestie finansowe, powiem tak ogólnie elegancko. Natomiast tutaj mogą powracać jakieś właśnie kwestie z tym związane. Oczywiście toksyczni ludzie w pracy mogą się pojawić we wrześniu u Was. I to tak jakby jakieś tutaj powracały te sprawy z przeszłości. Coś, co nie zakończyliście, bo nie było Wam na rękę z jakichś tam powodów, no to tutaj wraca to wszystko. No i dlatego taki chaos, bałagan się tworzy. Mam wrażenie takie i po prostu tutaj karty mówią, żeby sobie odpocząć od tego, żeby po prostu mądre decyzje podejmować, żeby się w to wszystko nie wpakować, nie wmieszać w jakieś niepotrzebne problemy. Tak powiem ogólnie. Dla osób, które nie pracują, szukają pracy we wrześniu, zobaczmy, co się pojawia. Czwórka monet, ósemka monet oraz karta siły. No to dobrze się Wam pojawia. Tutaj jest szansa na znalezienie pracy. Widać, że macie chęci do tego. Tutaj co prawda pojawia się czwórka monet, która może mówić o stabilizacji, że sytuacja jest stabilna, że dobrze jest jak jest, ale pokazuje się też ósemka monet, że ktoś pracuje nad tym, czyli może być tak, że szukacie oferty, która będzie godna dla Was. Oferty, która zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi o pierwszą lepszą ofertę pracy, tylko chodzi o fajną ofertę pracy, która Wam po prostu będzie odpowiadać finansowo przede wszystkim. No i będzie takim dla Was, ja bym powiedziała, gruntem, czy też podstawą taką bezpieczeństwa dla Was. Więc faktycznie tutaj ktoś mądrze podchodzi do spraw, do rzeczy i szukacie. I karta siła. To też jest karta, która mówi o tym, żeby po prostu się nie bać. Nie bać się zmierzyć tutaj z jakąś ofertą, nie bać się pójść na rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj karta Wam radzi negocjacje, ewentualnie mądre rozmowy, mądre argumenty. Przygotujcie się do tej rozmowy. Podejmujcie mądre, rozważne decyzje, ale nie bójcie się tego, że na przykład znajdziecie jakąś fajną ofertę, dobrze płatną i stwierdzicie, że jest to nie dla Was. Ja bym powiedziała, że ta siła Was zachęca do tego, żebyście też postawili sobie wysoko poprzeczkę i spróbowali jej sięgnąć. Czyli oferta pracy, która może się wydawać, że jest, no nie wiem, że tak do końca nie spełniacie jakichś kryteriów, a bardzo Wam się podoba,
i chcielibyście ją mieć. I tutaj widać zaangażowanie. Jeśli faktycznie przygotujecie się dobrze, solidnie do tej rozmowy, to powiem szczerze, że przy tych kartach jesteście w stanie ją uzyskać. Rewelacyjne karty. Na znajdowanie naprawdę ofert pracy z górnej półki, o tak bym powiedziała. No dobrze, przejdźmy do miłości. Związki. Jak się pokazują związki? Może sobie tutaj położę. Czyli miłość dla osób, które są w relacjach. 7 kielichów, 8 kielichów, no i dwójeczka buław. Powiem tak, karty na pewno zalecają Wam dokonanie jakiegoś wyboru, bo tutaj widać, że w relacji zastanawiacie się nad czymś, nad jakimiś opcjami, możliwościami. Ktoś z Was tutaj buja w obłokach, ktoś marzy o czymś. Pytanie, o czym marzycie w tej relacji? Czy marzycie o kimś nowym? Czy marzycie o jakiejś zmianie? Bo 8 kielichów to również jest jakaś zmiana. Czy ktoś z Was marzy o tym, żeby ta relacja się, żeby przestała stać w miejscu, żeby coś tu się zaczęło dziać, żeby coś się rozwinęło? I tu mówię o różnych kierunkach, czyli mówię i o namiętności, i o jakichś wyjściach razem, i o spotykaniu się jakichś, powiedzmy, takich, no, takich miłych kwestiach, flirtach między wami, między partnerami, o to mi chodzi. Nie mówię o kimś nowym. Natomiast, więc dla kogoś takie coś mi się pojawia właśnie, że ktoś tutaj zastanawia się, chce coś zmienić właśnie, żeby nie było tak nudno, żeby nie była taka rutyna w tej relacji, tylko żeby coś tu się zadziało. I tutaj to widać, że ktoś chce tego, ktoś chce jakichś zmian w relacji. Ktoś inny może faktycznie bujać w obłokach, myśleć o jakichś innych możliwościach, opcjach, o innych osobach. Też może tak być. I zastanawiać się nad odejściem. Ktoś inny może mieć okazję do tego, czyli ktoś może z Was poznać kogoś nowego i też myśleć o jakimś odejściu z relacji. W każdym razie karty mówią tutaj o dokonaniu wyboru. O tym, żeby się zdecydować na coś. Żeby nie tkwić w niepewności. Więc to, nad czym się tutaj zastanawiacie, czy to będzie podróż, wyjazd wspólny, czy tak jak mówię, różne inne opcje, możliwości, no to karty mówią: dokonaj wyboru, zdecyduj się. A zobaczmy, jeśli chodzi o osoby, które są, szukają jakiejś miłości w tym miesiącu. Zobaczmy, co się nam pokazuje. Wisielec, pazik, monet oraz kapłanka. Powiem tak, jeśli chodzi o osoby, które szukają, to powiem tak, otwórzcie się na jakieś nowe możliwości, na spokojnie. Karty tutaj nie mówią o tym, żeby się spieszyć, tylko pomału, spokojnie podejmować jakieś decyzje. Fakt faktem, ktoś tu może się pojawić ciekawy, jakaś nowa relacja, nowa znajomość, ale ona będzie trochę wymagała czasu. Więc tutaj bardzo pomału może się coś dziać w tym kierunku, ale jednak coś się może zadziać. I to może być coś ciekawego. Kapłanka zaleca spokój, słuchanie intuicji. Na pewno nie rzucanie się na głęboką wodę, tylko tak na spokojnie podchodzenie. Bardzo mądre przemyślenie pewnych rzeczy, mądre podchodzenie po prostu do tej osoby czy do tej relacji. Więc tutaj kapłanka faktycznie mówi też o tej intuicji, tak jak mówiłam. Może mówić też o tym, że no, możecie się doradzić kogoś a propos tej relacji, czy w nią iść, czy nie iść, jeśli się pojawi gdzieś tutaj na horyzoncie. Może mówić o matce, siostrze, przyjaciółce, które w jakiś sposób mogą Wam doradzić. Czy na przykład ta osoba będzie odpowiednia dla Was? Możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu ziemi, byk, koziorożec, panna. No i tutaj faktycznie sprawy, tak jak powiedziałam, bardzo pomału mogą się toczyć. Dla kogoś może być tak, że spojrzycie na tą relację w inny sposób niż dotychczas, zupełnie inaczej. Dlatego może też nie będziecie się spieszyć, bo będziecie badać tą osobę, tak, w cudzysłowie oczywiście, jaka ona jest. Może właśnie tutaj jakieś informacje będziecie na jej temat chcieli zdobyć. Coś jak tutaj, tak jak mówię, ja coś, ktoś jak się pojawi, no to tutaj jak najbardziej będziecie chcieli
żeby to się rozwijało, ale pomalutku, spokojnie. Tutaj nie, dla niektórych mogą być takie też opóźnienia, jeśli faktycznie kogoś jesteście na etapie poznawania kogoś, no to ja bym powiedziała, że tu też może się coś opóźniać, coś może się przeciągać, ktoś może też nie odpowiadać od razu na wiadomości, może to wy nie będziecie tak odpowiadać za bardzo, więc gdzieś tutaj tak pomalutku, pomalutku może się coś zadziać, czyli możecie kogoś poznać. Pozdrawiam Was. Cześć!